różdżkę potrafię. Weź ją, mówię! No już, no już! Chyba cię uczono, jak się pojedynkować. Najpierw trzeba się ukłonić. Nie ociągaj się, zachowajmy te wszystkie finezje. Dumbledore oczekiwałby od ciebie dobrych manier, prawda? Powiedziałem, ukłoń się! Tak lepiej! Teraz! Krucjo! Krucjo! Wspaniale, Harry. Rodzice byliby dumni. Zwłaszcza twoja brudna, mugolska matka. Expelliarmus! Już nie żyjesz, Harry. Za chwilę cię zniszczę. A po tym spektaklu nikt już nigdy więcej nie podważy mojej siły. Kiedy skończy się ta noc, widzowie będą cię pamiętać tylko ze sceny, w której błagałeś o śmierć. A ja okazałem ci litość i zabiłem cię. Wstawaj! Nie odwracaj się do mnie plecami, Harry! Patrz na mnie, jak będziesz umierał! Chcę widzieć ostatni błysk światła w twoich oczach! Jak sobie życzysz? Expelliarmus! Nie ruszaj się! Sam go wykończę! On jest mój! Wróć do świstoklika! Zostaniemy tu, żebyś zyskał na czasie, ale tylko przez chwilę, rozumiesz? Harry, zabierz ze sobą moje ciało. Proszę, oddaj je moim rodzicom. Wystarczy. Już jesteś gotowy. Już, Harry!